Tym razem zajmiemy się programowaniem układu z serii 29F400 w obudowie SOP44. Do obsługi wyżej wymienionego układu wykorzystamy adapter SOP44 ZIF. Instalujemy adapter w podstawce ZIF programatora. Następnie naciskając podstawkę adaptera, umieszczamy w niej układ. Z menu oprogramowania wywołujemy polecenie Select. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę układu. Z listy obsługiwanych modeli wybieramy układ w obudowie SOP44. Tradycyjnie w kolejnym oknie widzimy schemat połączeń, rysunek obudowy i szczegółowe dane układu. Wczytujemy aktualną zawartość pamięci do bufora. Jak widzimy, układ jest pusty. Wczytujemy zatem do bufora plik, który chcemy wgrać na pokład układu. Po prawej stronie okna programu zaznaczamy odpowiednie opcje i przystępujemy do procesu programowania. Programator sprawdza, czy poprawny układ znajduje się w podstawce, przeprowadza proces kasowania, programowania i sprawdzenia. Dla potwierdzenia poprawności zapisu skorzystamy z funkcji porównania.